po godzinie 15.25 do stanowiska kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim wpłynęło zgłoszenie o wybuchu w budynku jednorodzinnym. Okazało się, że doszło do wybuchu gazu. W wyniku tego zdarzenia zostały poszkodowane 3 osoby, którym strażacy pomogli wyjść z tego gruzowiska. Natomiast poszukujemy jeszcze 2 osób, ponieważ z relacji mieszkańców tego domu prawdopodobnie przebywały w tym budynku. Na tą chwilę mamy również zaangażowane w działania 2 grupy specjalistyczne poszukiwawczo-ratownicze, jedna z Warszawy, druga z Chełma, które wykonują działania zmierzające do tego, żeby jak najszybciej dotrzeć i wydobyć te osoby, które znajdują się prawdopodobnie jeszcze w tym gruzowisku. No jeden huk potężny, liście z nieba leciały. Z fotelu podarwało do góry, wychodzę na dół, patrzę się, jeden kurz i tyle było wszystkiego. Praca strażaków, również ochotników, którzy wspierają nas w tych działaniach, polega na tym, żeby właściwie pustak po pustaku, cegła po cegle, delikatnie odgruzowywać to miejsce, żeby oczywiście nie naruszyć ewentualnych miejsc po zawaleniu się tej konstrukcji, w których mogą przebywać jeszcze żywe osoby. Zabezpieczona jest w tej chwili pomoc psychologiczna dla najbliższych członków rodziny. 2 osoby są hospitalizowane. Przygotowane są już ewentualne miejsca pobytu tymczasowego dla poszkodowanych, jeśli część urodziny, jest również przygotowany przez pana wójta dom seniora na przyjęcie poszkodowanych. Ja z kolei już w tej chwili uruchomiliśmy działanie w celu udzielenia doraźnej pomocy finansowej. Z rezerwy wojewody będzie zasiłek losowy na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Po zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji również będzie uruchomiony wniosek do pana premiera, żeby wspomóc finansowo z rezerwy ogólnej premiera odbudowę, właściwie budowę nowego budynku dla poszkodowanych.